I rozpoczynamy drugą połowę meczu. Ja wiem.
Czerwi!
Czerni! Kość takiego wygnął swoje 16. Boisko opuszcza Jakub Frącek, a w jego miejsce Jakub Witkowski. Nie, Paweł Szymczuk. Przepraszam, Paweł Szymczuk, przepraszam bardzo. Dobry, masz? Kogo? Jesteś stronny! Piątka schodzi. Dobry,
Siadam w szatę. Zmiana także w drużynie gości. Boisko opuścił z numerem 5 Wiktor Chorbatenko, a w jego miejsce z numerem 7 Łukasz Tatysiak. Dobra,
mam pojęcia, nie widziałem. No, na pewno był bliżej bramki. Ale nie powiesz. Który lotu miał na początku do? Ja już tak widziałem, jak to zakręca. No, ja się pytam. Igor schodzi po mnie. Ja się pytam, mogę wrócić? A ty nie, ja chcę. 66. minuta spotkania, zmiana w drużynie ruchu. Wojsko opuszcza Igor Pawlak, a w jego miejsce Igor Binek. To mi jadę. Ale karnego ja biorę, bo wczoraj się podpisałem. Wczoraj nie wiem, co zrobiłeś. Sam nie wiem, co zrobiłem. Tak źle to jak ja no ty. Ale jak się nie wiem. To tak dalsze lat nie potrzebałem dzieci bramka, że tylko od razu wróciłem. Ty, daj mi. Kurwa! Teraz będzie. Super, mamy już. Właśnie się kartę. Dobrze. Bramkę dla drużyny gości w 64 minucie zdobył Mateusz Adamiec. Zlewać z kupą.
na rozgrzewce. To już się zimno, zobacz, to robimy teraz. I do zimy. Linek! Daj mi się skupić.75. minuta spotkania. Bramka dla Ruchu Izbica. Bramkę zdobył Michał Wlizło.
Nie,
Bo dopiero teraz zauważyłem. Też mam, ale nie taki ten. On ma taki na On śliwie. Czarbejło! Panie sędzio, co to jest kasa? Pójdź, kurwa. Pójdź, kurwa. Pójdź, kurwa.
Thank you.
Trzy. O, to jest coś. Trzy minuty to leżą na boisku! Malutko. Teraz! Yes! Dziewięćdziesiąta pierwsza minuta spotkania, bramka na 2-1 dla Ruchu, a bramkę zdobił Michał Gałka! Może jeszcze na euro to pojedziemy. Urywa! Ja na bilet! No trzy chyba przypadłem, ale nie wiem, nie widziałem. Koniec, chłopcy, koniec! Ty, wyrównaj. Krzywiłeś? Krycie! O kurwa. Co to jest?